ale my z gośćmi Tyle Trójki rozmawiamy dziś o muzycznym zdarzeniu, które będzie miało miejsce 18 stycznia, a więc w sobotę w sali Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu. Witam bardzo miłych gości w naszym studiu. Pan Stefan Papierowski, inicjator, pomysłodawca, osoba inspirująca to zdarzenie, o którym za chwilę porozmawiamy. I Tomasz Boczkowski z agencji Jazz, która również współorganizuje ten koncert. A bohaterką tego koncertu będzie, proszę Państwa, Karin Stanek. W tej chwili sympatycy polskiej, tak zwanej muzyki młodzieżowej, polskiego big beatu, polskiego mocnego uderzenia, sięgają bardzo daleko w przeszłość, w swojej pamięci. Rodzice tłumaczą dzieciom, kto to jest Karin Stanek, a my rozmawiamy z naszymi gośćmi o tym, no powiem, chyba nie przesadzę za bardzo, że jest to fascynujące wydarzenie. Panie Stefanie, pan na co dzień oficjalnie pracuje w jednym ze śląskich urzędów skarbowych, ale nieoficjalnie jest pan, o czym już w programie Telewizji Katowice mówimy nie po raz pierwszy, najwybitniejszym specjalistą i największym znawcą kariery Karin Stanek w Polsce. Nie ma drugiej w naszym kraju osoby, która lepiej znałaby Karin Stanek i lepiej potrafiła relacjonować jej artystyczną biografię. Panie Stefanie, skąd pomysł tego koncertu? Dlaczego akurat w tej chwili, w styczniu? No i jak w ogóle doszło do zrealizowania tego pomysłu? Bo wiem, że o tym koncercie pan marzy od dawna. Tak, taki koncert miał się odbyć już 5 lat temu, z okazji 30-lecia pracy artystycznej Karin Stanek. I 5 lat walczyłem, by coś takiego wydarzyło się z okazji 35-lecia pracy artystycznej Karin Stanek. Wiem, że Karin bardzo chciała wystąpić, pokazać się na Śląsku. Zresztą wystąpiła i w Szczecinie, i w Warszawie. Postanowiłem, że udowodnię, że Karin wystąpi u siebie, na Śląsku. No właśnie, i konkretnie w Bytomiu, bo ona przecież z Bytomia pochodzi. Tak, urodziła się w Bytomiu. I przyjedzie w zasadzie na Śląsk po 20 latach nieobecności. Walczył pan o zrealizowanie tego koncertu od 5 lat. Znając pana determinację, wiem, że walczyłby pan jeszcze drugie tyle, gdyby było trzeba. Zgadza się. Proszę powiedzieć, co Karin Stanek zaprezentuje na tym koncercie, czego się możemy spodziewać, co będziemy sobie przypominać. Karin Stanek zaśpiewa wszystkie największe swoje przeboje. Od Jimmy Joe, Malowana Lala, Chłopiec z gitarą, Jedziemy autostopem, Sobota to mój dzień, 300 tysięcy gitar. Będziesz tylko w tej piosence, uśmiechnij się, a zaśpiewa na pewno to, co będziemy sobie wszyscy siedzący tam na sali. Jestem pewny, że ci, którzy pamiętają Karin Stanek, w tej chwili uśmiechają się do swoich wspomnień, bo te tytuły, które pan przed chwilą wymienił, no kojarzą się wielu 40-parolatkom z najpiękniejszym okresem ich młodości. Tak, przywiezie z sobą kasetę, którą wydał Digiton, będą tam jej największe przeboje, będzie okazja sobie kupić i Karin złoży tam na pewno autografy wszystkim. Niestety, muszę dodać, że od ponad 3 lat w radio w Katowicach, w rokowych spotkaniach, w audycji Bogumiła Starzyńskiego co środę, ponieważ jest zapotrzebowanie na te utwory, popularyzują wszystkie gwiazdy lat 60. polskiego bitu, początku polskiego rocka, big bitu. I ja mam poprawne wersje tych utworów i prezentuję ze swojego archiwum no wszystko, co jest tylko możliwe. Zrobiłem już 61 audycji. Dzisiaj o 21:00 62 audycja moja w rokowych spotkaniach w radio. Rozumiem, ale to nie są audycje wyłącznie o Karin Stanek. Nie są, właśnie o to chodzi. To jest archiwum polskiego big beatu. Właśnie, prezentuję wszystkich wykonawców polskiego big beatu. I Katarzyna Sobczyk, i Kasia Sobczyk, i Jacek Lech, i Czerwone Gitary, i Czesław Niemen. Panie Stefanie, ale proszę się pochwalić, w jaki sposób udało się panu dotrzeć do tak znakomitych technicznie wersji tych piosenek. Czy odtwarza je pan z winylowych, oszczędzanych przez całe lata płyt, czy nie, może... Nie, są to nagrania radiowe. Aha, są to nagrania radiowe. W jakiś sposób zawsze do nich docierałem. No tak, te archiwalia opierają się próbie czasu, ich nie można porysować po prostu. Nie. Panie Stefanie, troszkę chciałbym jednak teraz zajrzeć do pana prywatnej biografii. Proszę powiedzieć, kiedy po raz pierwszy zetknął się pan z Karin Stanek, w jakich okolicznościach poznaliście się, jak to się stało, że ta przyjaźń, bo jest to autentyczna przyjaźń, tutaj udokumentowana zresztą na licznych fotografiach, jak to się stało, że ta przyjaźń tak długo przetrwała?
w ogóle korespondencyjną znajomość z Karin Stanek nawiązałem w 1974 roku. A więc zaczęło się od korespondencji. Od korespondencji. Ja Karin Stanek znam dopiero od 1991 roku, kiedy to Franciszek Walicki i Bałtycka Agencja Estradowa zaprosiła Karin Stanek na 3 dekady roka w 1991 roku do Opery Leśnej w Sopocie. Tak. 3 dekady roka. Chyba wszyscy pamiętają, no tak, że Karin Stanek wtedy była sensacją. Przyjechała do Polski po 15 latach nieobecności do Polski. Brawa na stojąco, 100 lat, śpiewano jej 20 minut. I faktem, że ona się bardzo podobała wówczas, za rok zorganizowano jej koncert z okazji 30-lecia pracy artystycznej. No taką ją pamiętamy. Tak. I taki koncert miał się odbyć w Zabrzu, ale brak reklamy i chyba jakaś zła organizacja spowodowały, że taki koncert nie odbył się 5 lat temu. Mhm. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat Karin Stanek? Co pana w jej muzyce, w jej osobowości najbardziej porwało? No na pewno ten temperament jest naprawdę wyjątkowa. Ona jest podobnie jak ja lwem. Jesteśmy do siebie raczej troszeczkę podobni w postępowaniu, zachowaniu. Rozumiemy się po prostu. Jeszcze jedno zdjęcie Karin Stanek, bo to jest jedno z nowszych, tak? Tak, to są lata 90 i to są mojego autorstwa. Tam, gdzie Karin jest sama, to są mojego autorstwa zdjęcia. To na przykład jest umieszczone zostało w książce Karin Stanek. Którą też tak, pan napisał. Już. Nie. Nie pan. Nie. Jest tam jedno jedyne zdanie o mnie, że na spotkaniu był wierny fan Stefan, który wie o mnie więcej, aniżeli ja sama. No tak, no jest to możliwe, rzeczywiście. Panowie, a więc 18 stycznia, skoro 18 stycznia to godzina 18 Sobota, również, tak? Tak, 18. Śląski Teatr Tańca, Bytomiu. Żeromskiego 27. Tam 818253. Zapraszamy serdecznie Państwa na koncert. Panowie, mamy jeszcze minutkę. Tu są dwa darmowe bilety na ten koncert. Czy uda nam się szybko jakąś zagadkę zadać naszym widzom? Oczywiście, jak najbardziej. Drodzy Państwo, proszę podać trzy największe przeboje Karin Stanek. Przeboje Karin Stanek. To bardzo łatwe pytanie, bo około 10 minut temu te przeboje pan wymienił, więc tak, gdyby widzowie mają takie pytanie zadałem również 5 lat temu, proszę Państwa, i podarowałem wówczas płytę kompaktową, kasetę. Proszę dzwonić. Proszę Państwa, to wobec tego teraz numer telefonu. Proponuję, żeby to był numer 595-205, 595-205, z tym, że ten numer telefonu będzie aktualny, no może przez 5 minut, a rozwiązanie tej zagadki po filmie, na który już za chwilę chciałbym Państwa zaprosić, a Panom dziękuję bardzo pięknie za wizytę w naszym studiu. Panie i Panowie, Karin Stanek w Bytomiu, Śląski Teatr Tańca, 18 stycznia, sobota. Wszystkich serdecznie na ten koncert zapraszamy. Panom dziękuję. Dziękuję bardzo. Już za 4 dni w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu wystąpi Karin Stanek. Będzie to pierwszy koncert gwiazdy w jej rodzinnym mieście. Malowana lala, chłopiec z gitarą, autostop to tylko niektóre z wielkich przebojów Karin Stanek. Karierę piosenkarską rozpoczęła w 1962 roku na pierwszym festiwalu młodych talentów w Szczecinie. Jako reprezentantka Śląska znalazła się w złotej dziesiątce najlepszych. Potem występowała z zespołem Czerwono-Czarni, nagrywając przebój za przebojem. Śpiewała na festiwalach w Sopocie i Opolu, była ulubienicą publiczności. W 1976 roku wyjechała na stałe do Niemiec. W 1991, po 15 latach nieobecności w Polsce, zaśpiewała w Sopocie podczas koncertu 3 dekady rocka. Jej występ okazał się sensacją. Publiczność przyjęła ją jak przed laty. Od tej pory często występuje w kraju. Za 4 dni po raz pierwszy zaśpiewa w swoim rodzinnym mieście Bytomiu. Czekam na Was, kocham Was, tak jak 35 lat temu. Do widzenia.